serdecznie w poniedziałek. Dzisiaj robimy live ze Strong Siostrami. Porozmawiamy sobie na temat kampu, który miał miejsce niedawno i porozmawiamy sobie o kampie następnej edycji. Bardzo serdecznie zapraszam do tego, żeby zadawać pytania i to nawet nie mnie, tylko innym Strong Siostrom. A dzisiaj z nami będzie Marta, będzie Julia i będzie Maria. Mam nadzieję, że dziewczyny mają dobry internet i nam się te live'y i uda nam się połączyć bez żadnych zastrzeżeń. Pierwsza wskakuje Marta. Marta, właśnie to też jest ciekawe, zaraz Wam powiem, tylko ona tutaj musi mi się pokazać, że ona w ogóle tutaj jest. Z Martą, słuchajcie, znamy się jakieś 8, czy nawet nie wiem, czy 9 lat, że tak się znamy. No, Marta chodziła na fitness wtedy, kiedy ja prowadziłam zajęcia na Bemowie, więc to było dawno temu. No ale ta Marta chodziła dzielnie przez 2-3 lata. Hello, Ada, Francja, jest też Mary, jest Kasia, są strong siostry, jestem, dobra, Marta. Chciałabym Cię tutaj dodać. Marta, chyba jednak musisz zgłosić tutaj takim plusikiem potrzebę dołączenia. Albo ja Cię tutaj znajdę. Zaraz. Powiedzmy, że ja Cię tu znajdę. Marta. O, nie macie? A jaki masz nick? Marta Krawczyk. Jesteś. Tam powinna pojawić. Buziaki Ida, buziaki Werka. Tararara. Marta, daj znać, czy pojawiło Ci się zaproszenie. Klikaj tam i wskakuj. Czy gdzieś tutaj? Nie pisze Marta na WhatsAppie. Dobra, to jeszcze raz w takim razie. Bo chyba się Marcie tutaj nic nie pojawiło. Zaproś. No dobra, zobaczymy jeszcze raz. Marta Krawczyk nie może dołączyć. Why? Ja się pytam. Marta, musisz tutaj na dole, jak masz Instagram, wrzucić taki plusik, taką prośbę o dołączenie do live'u. Widzisz taki plusik wideo? No dobra, słuchajcie, to może Marta sobie to ogarnie. A ty, Mary, jak jesteś, to... O, czekaj. Jest. Dobra, akceptuję. Jest. Chyba się uda teraz. Dziwna sprawa, słuchajcie, bo ja tutaj klikam, że akceptuję, a tu się nic nie dzieje. Ojeje. Trochę dziwna sprawa. No, nie zdarzyło mi się nic takiego. Mary, a weź spróbuj ty. Już 3 osoby chcą się wbić na live. No Marta, coś kurde nie działa. Coś tu nie działa. Spróbujmy Mary. Mary, zobaczymy. Marta Krawczyk nie może dołączyć. A Mary? Cześć, dziewczyny. Cześć.
Jestem, jestem. Wow. Pierwszy raz właściwie. Na Instagramie na żywo, bo nie miałam jeszcze przyjemności. No nie, na live jeszcze nie. Nie, Marta, może poczekaj, bo Marta próbowała tutaj się parę minut łączyć. Marta, spróbuj sobie wyłączyć telefon i włączyć jeszcze raz. Może to coś spowodowane jest tutaj tymi tematami. I spróbujemy za jakieś 10 minut. Mary, jak na urlopie? Dobrze, już wróciłam do domu. Zimno tu strasznie, ale daję radę. Już słoneczko jest, ciuchy się suszą i pakuję walizki i znowu wyjeżdżam. Także tak zarzucam ciężarami, tymi ciuchami żongluję. No ale dzisiaj trening był taki prawdziwy, nie? I po prostu, o Jezu, jak mi tego brakowało. Tydzień, a po prostu czułam, że już po prostu nosi mnie, nie? Także zaraziłaś mnie ciężarami na dobre. Mary, wybierasz się, widziałam dzisiaj, widziałam twoje zamówienie, wybierasz się na drugą edycję. Nie ma wiele, no, nie ma Powiem wiele ci, nie ma takich, wiele. słuchaj, które się zapisały na dwie edycje w jednym roku. To chyba Jatku, taki szogun, wiesz? To znaczy, że nie masz dość. Nie mam dość. Nie, powiem ci szczerze, Aga, to, co się tam działo, to było coś niesamowitego. Ja nikogo tam nie znałam. Znałam Werkę, pisałyśmy sobie tak, o, wspierałyśmy się, nie? Pisałyśmy sobie na Instagramie. A tak to zupełnie nikogo. I weszłam do tej sali i tak mówię, kurczę, będziemy się oceniać, ta pewnie będzie lepsza ode mnie. Od razu wiesz, ten wewnętrzny krytyk, nie? A za chwilę. Po prostu, jak wszystkie ruszyłyśmy, każda dała z siebie tyle, ile mogła. Tam były kobiety w różnym wieku, były młodsze, były starsze, które dawały radę. Inne brały mniej kilogramów, inne więcej, ale po prostu ta energia, ta muzyka, energia kobiet, energia grupy i no w ogóle ta moc, tam się czuje tą siłę w sobie, nie? Ja nawet mam astmę i pamiętasz, zresztą było mi ciężko na Mytkonie. Wyszłam zasapana, musiałam sobie dmuchnąć swoimi wspomagaczami. Za chwilę po prostu mówię, nie, no ja nie mogę odpuścić, ja muszę to zrobić. Właściwie to był mój pierwszy Mytkon, jaki z tobą zrobiłam, bo ja generalnie tak, wiesz, siłowo bardziej. No i finiszery to są takie moje, że tak powiem, dobijające mnie fizycznie i podbijające tętno. No to powiem szczerze, że nie chciałam tego odpuścić i za wszelką cenę po prostu, no nie wiem, to jest taka energia na tej sali, nie? No. Niesamowite. No. Jest coś w tym, tak faktycznie, że jak się zaczyna trening, to już się nie patrzy na lewo i prawo i nie patrzy się, wydaje mi się tak, przynajmniej z tego, co ja obserwuję, że nie porównujesz się już tak, kto da więcej i kto ile wytrzyma, tylko jakoś wszyscy gramy do jednej bramki nagle. Tak. Dziewczyny sobie pożyczają hantle, nie dam rady tym ciężarem, jest za ciężki, to masz mu, ja teraz tego nie potrzebuję. No naprawdę fajne, albo dasz radę, ciśnij, ciśnij, fajnie jest, nie? Po prostu to jest coś niesamowitego. Ja pierwszy raz coś takiego przeżyłam, wiesz? Ja w ogóle uwielbiam energię kobiet i uwielbiam przebywać wśród kobiet, bo nasza, ale to tak jest, to tak przyszło z czasem, nie? I po prostu uważam, że kobiety są niesamowite. W nas jest taka siła, w nas jest taki power, coś, co po prostu, mimo że mówią o nas, że jesteśmy słaba płeć, a wcale nie jesteśmy słaba płeć, Nie. nie? My po prostu Nie. naprawdę potrafimy wiele udźwignąć. Tak, I nie tylko widzę. ciężarów takich, o, No. na bliska. Widzę twój profil, obserwuję cię na Instagramie i widać faktycznie, że ty w tej energii kobiecej siedzisz bardzo mocno. Bardzo mocno. Czasami nawet ci zazdroszczę tej śmiałości i pokazywania tej kobiecości w takim ruchu, właśnie w takim luzie, w śpiewie, czy gdzieś tam, wiesz, w tym uśmiechu, w takiej radości. Super, to po tobie to po prostu tak widać rewelacyjnie. I na miejscu byłaś niesamowitym wsparciem w ogóle dla dziewczyn. Widziałam to. Widziałam po prostu, że dziewczyny się kleiły do ciebie. Więc no mega się cieszę, że będziesz na kolejnej edycji. Ja też, A ale w powiedz ogóle mi. No.
Nie, nie, mów, mów. Powiedz mi, Kotuś, czy masz jakieś oczekiwania do drugiej edycji? Bo widziałaś pewnie program, prawda? Wiesz, że będzie trochę zmiana składu. Znaczy, ten, kto stały, to oczywiście Tak. zostaje stały, ale troszeczkę tutaj idziemy i w inne tematy. Powiedz mi, jak to widzisz w ogóle? Mega. Bardzo się cieszę. Mój mąż w ogóle miał szkolenia właśnie studia podyplomowe. Właśnie z tą babeczką. Ja nie pamiętam nazwiska, bo ja mam, Iwona nie mam pamięci Bobrowska-Burny. na nazwisko. Tak, i w ogóle mówi, idź w ciemno, jak się go wczoraj zapytałam, kochanie, bo wróciliśmy z wakacji. Ja mówię, chciała do Agi jeszcze na ten. A ja jej gdzieś tam w międzyczasie na wakacjach pokazywałam, wiesz, będzie ta babeczka z naszą. No pewnie, że ją znam, ona była na moich studiach i w ogóle MBA. Ja mówię, okej, spoko, no to co, to mogę. No jedź, oczywiście, to jest w ogóle fantastyczna osoba, jak to tak się już rozwija, no to będziesz się rozwijać, no to nie tylko fizycznie, ale też i mentalnie, no to jak najbardziej, nie? Także, znaczy. Ja mogę sama sobie zdecydować, czy pojadę, czy nie pojadę, tak? Znaczy, to jest też kwestia organizacji, z racji tego, że mam też dziecko z niepełnosprawnością, nie wiadomo, to trzeba wszystko. Ja wyjeżdżam i musi być wszystko zorganizowane na tip-top, więc jakby no, biorę pod uwagę, wiadomo, zdanie mojego męża, tak? Czy pozwolisz, czy nie, ale no, generalnie sercem to było już, po prostu zaproponowałaś drugi kamp, i ja powiedział, kurczę, ja to jadę. Muszę być. Aga, pierwszy tydzień po obozie, ja chodziłam po prostu, ja musiałam się rozładować, ja jeszcze chciałam ćwiczyć, rozumiesz? Byłam zmęczona, fizycznie byłam zmęczona, bo to było bardzo wytrzymałościowe dla mnie. Osobiście pierwszy raz w czymś takim brałam udział. Mówię, ja po prostu sobie, wiesz, 3 razy w tygodniu, 4 razy, teraz staram się 4 razy w tygodniu ćwiczyć. No to nie jest to, jak wtedy to było takie, wiesz, jeszcze po chorobie i tak dalej, no to ja nie miałam jakiejś super formy i umówmy się, no nie miałam formy takiej stricte na obóz, tak? I chociaż tam informowałam, robię formę na kamp zaniedobelskie, nie? No ale no po prostu trochę się wzmocniłam, nie? Ale tam to po prostu nafaszerowałam się, kupiłam sobie batoniki, wzięłam sobie suple. No, wyszło jak wyszło, nie? Dałam radę na jak my to był ten, na tych wyścigach. Na Ojejku, teraz wyleciało mi z challenge'u. głowy. Na challenge'u, dokładnie. Dałam radę na challenge'u, a później co się wydarzyło, to się wydarzyło, ale generalnie no, to ten challenge to w ogóle coś niesamowitego, nie? No, Dziewczyny straszyły, challenge oczywiście będzie a elementem stałym, więc Yeah. w nowej edycji na jesień też będzie. No dobra, no ale jesteś w takim razie żywym dowodem na to, że na ten kamp po pierwsze nie trzeba się super przygotowywać fizycznie, po drugie, słuchaj, tam jest naprawdę, nie wiem czy ktokolwiek, albo być może na palcach jednej ręki mogłabym policzyć osoby, które faktycznie się szykują pod kamp. To jest trudne, to by trzeba było naprawdę wiele tygodni wcześniej wejść na odpowiednią częstotliwość, objętość większą i tak dalej, ale przy takim normalnym trenowaniu, takim w ciągu roku, jakby to w ogóle nie jest potrzebne. Nie jest potrzebne, żeby się specjalnie przygotować na ten kamp, bo ten kamp już jest ogromną intensywnością i ogromną objętością, a tak naprawdę nie trzeba robić wszystkich treningów na 100%. I to musisz potwierdzić, że ja nikogo nie zmuszałam. Nie, tam co prawda Aga nikogo nie zmuszała. Ja nie chodziłam na treningi biegowe, bo w ogóle nienawidzę biegać i nigdy nikt mnie nie przekona do biegania, więc wiadomo, po prostu mnie tam nie było. Więc z rana wolałam sobie dospać, żeby mieć siły na inne szaleństwa na sali. Dziewczyny odpuszczały, niektóre po prostu gorzej się czuły, wiadomo, kobiece sprawy i no, bywa, tak? Tego nie przewidzimy. Ale generalnie, no ja tam też nie byłam w super formie. Wzięłam mniejsze ciężary, bo wiedziałam, że wezmę te ciężkie, którymi ćwiczę w domu, a tam to będzie taka intensywność, że po prostu tych większych to nawet nie, nawet na nie nie spojrzę. I rzeczywiście w ogóle nimi nie machałam. Adam z Agą pilnują, żebyśmy robili technicznie wszystko ok. I chciałam powiedzieć, i to jest ważne, myślę, to jest bardzo ważne, że ja wróciłam z obozu, ja nie miałam kontuzji. Bolało mnie ciało, było zmęczone, wiadomo, ale sobie kuku zrobiłam, bo nie mogłam. Aga powiedziałaś, że dziewczyny nie ćwiczymy do środy, a ja nie wytrzymałam. Ja nie wytrzymałam.
dodatkowo poszłam jeszcze do innego instruktora. Jak to jest jeszcze, jak to byś była pewnie ty, to byś tam nade mną stała i powiedziała, nie rób, rozciągaj się i koniec. A że po prostu babeczka widziała, że ja jestem napalona na trening i ja tam po prostu wszystko w treninga chciałam bardzo mocno i intensywnie, no to po prostu docisnęłam, dociskała i rzeczywiście trening był trudny i skończyłam niestety z naciągniętym Achillesem, ale to jakby to po kampie się po samym nie wydarzyło, tylko po tym, jak po prostu poszłam na ten konkretny trening 3 dni, nie, 2 dni po obozie, bo się nie posłuchałam. Także dlatego dwa teraz tygodnie... będzie wprowadzony specjalny protokół w formie e-booka do stosowania, do wydrukowania, do powieszenia na ścianie. Tak, ale to właśnie to jest to, że trzeba się słuchać, nie? To nie, znaczy słuchać się swojego ciała, to jest raz, a dwa, jeżeli mówisz, że jest taka intensywność, no to a dam radę, nie? A co ona tam wie, nie? Nie, no nikt normalny nie robi w takim normalnym trybie, tak jak my, tak? No nikt nie robi 14 treningów w ciągu tam 4 dni, no, come on. Znaczy właśnie tego się bałam, nie? Tego się bałam bardzo, że nie dam rady, że właśnie, że tyle. Ja w ogóle od razu powiedziałam, że nie będę biegać i dotrzymałam sobie słowa, obiecałam sobie, dotrzymałam słowa. W ogóle chciałam pokazać, że jestem w pięknej koszulce, bo to jest ważne, o, dla mnie ważne. Piękny. Specjalnie dla ciebie nałożyłam, Agę. I pozdrawiam wszystkie strong siostry. No to jest właśnie to, że coś sobie obiecujemy, bierzemy suple, bierzemy to, a ciało i tak nie daje, w pewnym momencie nie daje rady, nie? Że trzeba się słuchać i swojego ciała przede wszystkim, nie? Że jakby to jest dla nas, wy jesteście dla nas, czuwacie nad naszym bezpieczeństwem, nad naszą techniką i to jest fajne, bo ja się dużo fajnych rzeczy nauczyłam. Teraz wiem, jak dobrze zrobić hiprosta i w ogóle po prostu ja się tak zawsze męczyłam. To jest niesamowite. A teraz po prostu wiem, co trzeba zrobić, nie? Po prostu zwykłe wybicie, jakieś takie proste rzeczy, na które w życiu nie zwracałam uwagi, wydawało mi się, że robię technicznie dobrze, a jednak coś tam jeszcze było zawsze do poprawy, także to jest fajne. No i muzyka była zawsze fajna. Fajna muza, no. Teraz to będzie fajna muza, już sobie ją zbieram. Zawsze jest troszeczkę do poprawy, tak by do tego ideału nam ten 1% zawsze zostaje, nie? Tak, no tu jedynym takim dyskomfortem na pewno był, no był ten wirus, który się wkradł niechcący, nie? No. Ale to mnie ominęło tak jakoś tak w 3 godziny i po sprawie i okej. No. I okej. Okay. Ale tak desery. Naprawdę Aga. A desery były niesmaczne. Ten pierwszy deser. Tak. Potwierdzam. Pewnie będziemy kończyć, ale jedna rzecz jeszcze, kolejny plus. Jeść do oporu można było, tak. To było cudowne. Ja tak kocham jeść, ja nienawidzę być na diecie redukcyjnej, tak nienawidzę, mogę być na zerze. A tam można było wszystko jeść, wszystko. I to jeszcze wyliczone przez dietetyka, i te ciasteczka, i na kolację, i na obiad, nie? No cuda, nie? Cuda. Tak. Przy takiej intensywności to w ogóle nie ma sensu liczyć kalorii, ani być na jakimś low carbie, tak jak mówiłam na wstępie, nie? No dobra, kochanie, bardzo dziękuję, że dołączyłaś do nas. Miło ci było zobaczyć. Wyglądasz przepięknie, po prostu jeszcze po tym urlopie. Glow. No. Dziękuję. A jak ja mam się z tego wyłączyć? A nie wiem. Poczekaj. A możesz mnie wywalić? Nie, ty chyba musisz krzyżykiem? Spróbuj krzyżykiem. Ściskam cię, misiulku. Dziękuję chyba bardzo. Marcie uda połączyć teraz. Krzyżykiem na górze, Aga? Nie wiem. Jak nas rozłączę i ciebie... Nie, ciebie na pewno nie wywalę. No dobra. Ryzykuję. Nie, no mnie nie wywalisz. Próbuję tutaj dodać Martę, ale znowu nie mogę. Ja się rozłączam. Tak, chyba ty musisz. Opuść. Mary piękna. Zobaczcie w ogóle jej profil, bo ona tam fajne rzeczy pokazuje.
Martę próbuje cały czas zaakceptować, ale ciągle nie ma jej. I zaraz jej to napiszę. Zaraz jej to napiszę, ale. No dobra, no to może Julia w takim razie. Bo Julia widziałam, że jest. A jest Marta. Cały czas mam informację, że Marta nie może dołączyć. Marta, nie wiem czemu. Nie wiem, Kotuś, czemu nie możesz dołączyć. Czy ja muszę wyjść i wejść jeszcze raz? Chyba nie, bo Mary się udało. A w takim razie Julita. Julitko. Jak jest Julita na Instagramie? To jest pytanie. A Ju, tu jest. Dobra, Boże, Jules, to ty jesteś Jules. Już, kochanie, już cię dołączam, już cię dołączam. O. Marta, jeszcze będzie jedna próba. Hello! Cześć, Julitka. Właśnie. No i zajebista. O, Aga. Ja nie mogę z ciebie. Wiesz, że ty moja miłość jesteś, nie? Cześć, piękna kobieto. Co u ciebie? Ach, super. Bardzo fajnie. Jesteśmy na wakacjach w Polsce. Także tak? Dzieci i męża wysłałam na dwór. Jest ładna pogoda. A ja jestem tu. Wyglądasz cudnie. O jest. To przez ten kolagen, wiesz? Tak. O, no. Polecam pić, polecam. A jak, powiedz mi, po kampie, jak już emocje opadły? Niesamowity kamp był. Ty wiesz, że ja jestem bardzo emocjonalna, chyba widziałaś. Ja wiem, ale cię to jest zobaczyłam, to jest. To było marzenie mojego życia, nie ma co ukrywać. Zaczęłam z tym ćwiczyć w 2001 roku, jak była pandemia. I, no i tak zostało, jako mama trójki dzieci, to tak ciężko, nie? Wyjść na siłownię i mieć czas dla siebie, dlatego zawsze, wiesz, nocami albo o 5 rano z tobą ciągnę. Także dlatego chyba całe to moje serce i te endorfiny, które po prostu produkuję podczas sportu, tak bardzo wpłynęły na to, że chciałam cię zobaczyć i mąż mówi, nie, jedź, jedź na tego kampa, zasłużyłaś. Także było super i ja no, muszę tęsknię, no. Powiedzieć od siebie, bo dziewczyny cię nie widziały w akcji i też nie widzą cię teraz w całej okazałości, ale ja cię widziałam w okazałości całej i no muszę to powiedzieć, twoje pośladki, no, no muszę przyznać, że wychodziły przed szereg tam mocno. Więc powiem ci, że jesteś chodzącym dowodem na to, że da się zbudować taką figurę i taki kawał mięśnia w pośladkach, trenując w domu, nie? Tak, naprawdę nie miałam super pośladków wcale. Agnieszka, już ci powiedziałam to parę razy. Mój mąż może potwierdzić, jak nie poznał. Mówi, gdzie ty masz tyłek? Nie było go. Ale przez ćwiczenia z ciężarami z tobą po prostu się naprawdę zbudował. No, jest kawał fajnego mięśnia, no, który pomaga mi naprawdę w wielu, wielu sprawach w życiu codziennym. Tak? Pomaga ci? Zdecydowanie. No, kręgosłup i tyłek, dźwiganie dzieciaków, dźwiganie ciężarów. Moje chłopaki na budowie też zawsze mówią, to my to weźmiemy. Mówię, no gdzie ja to pociągnę, no weź przestań. Ja już sobie poradzę, już się nic nie martw, tak? Dzisiaj brat mówi, to ja ci te siatki, wiesz, pomogę do samochodu wsadzić. Boże, mówię, ja mówię, Darek, no weź przestań, no przecież ja sobie poradzę, spójrz. Zosia sama. Także fajne jest to w treningu siłowym, że naprawdę nie tylko człowiek jest silny, ma mięśnie, buduje, tylko mentalnie kobiety pną się w górę i stają się silniejsze. Fajne emocje są, są pozytywne. Zobacz Marię, ona jest po prostu no, nowością chodzącą.
Także nie ma żadnej negatywnej rzeczy, o której mogę wspomnieć, że trening siłowy jest B, tak? On po prostu ma same pozytywy w sobie. A powiedz mi, Kotuś, bo nie śledziłam, ty jedziesz teraz na drugą edycję, czy nie? Na drugą edycję nie jadę, bo mój mąż mnie zaprosił na statek. Także idziemy na Queen Mary 2. Wow. Ale będę w przyszłym roku na pewno. Powiedział mi, dobra, nie jedziesz, to będziesz w przyszłym roku. Ale widziałam, masz nowe plany, tak? Masz... Tak, no, nowe miejsce, tak? Właśnie z bliżej Bąszyniu. Byś miała. Z Bąszyniu, tak, hotel Navigator. No ale Talaria też będzie na pewno, bo już podpisaliśmy umowę. Więc no szykuj się już, kochana, szykuj się. Szykuję się, szykuję, jak najbardziej będę. Z Bąszyń to w ogóle jest blisko Poznania, tak żeby było w ogóle super. Ale myślę, że będzie fajny ten kamp, nowe osoby. Widziałam pani psycholog Nowa, tak? No nie, Iwona nie jest psychologiem akurat, ona jest mentorką. I tak. No i ma tam wszystkie chyba możliwe certyfikaty narzędzi psychometrycznych. Generalnie wykłada na MBA-u, no mega jest kompetencyjnie, no chyba nie znam drugiej takiej, która jest tak wykwalifikowana w tematach jakby takich coachingowo-mentorskich, nie? Więc no jakby wierzę w to, że ten wykład będzie docierał jakby tutaj do większości na pewno uczestników. No i dodatkowo będzie coś dla kobiet, czyli coś tam dla urody, będzie Ania Salomon. Tak, także szkoda, że cię nie będzie, Kotuś, ale to nic, bo za rok też coś wymyślimy fajnego. Powiedz mi jeszcze, czy coś ciebie zaskoczyło na kampie w czerwcu? Czegoś nie spodziewałaś na przykład? Moja siła mentalna mnie zaskoczyła, bo nie ma co ukrywać, jak się trenuje w domu. Często mówisz, nie ma pitu-pitu. Ale czasami człowiek potrafi odpuścić. A, okej, okay, to nie zrobię 12 powtórzeń, albo nie do upadku mięśnia, tak? Dokładnie. A tutaj jednak naprawdę dałam z siebie wszystko. Często mięśnie się trzęsły, ale po prostu endorfiny, które fruwały, to się nie da tego, no nie dasz opisać. Także to mnie zaskoczyło, że tak potrafię, tyle treningów na dzień potrafię. I że daje radę, tak? I że chce wstać o tej 8 rano na biegi. To też mnie zaskoczyło. Bez kawy. Tylko raz tylko były biegi o 7. Tak. Akurat to chyba zostanie zmienione, jak dobrze pamiętam, bo teraz grafik troszeczkę ciut zostanie zmodyfikowany. Tylko o tyle, o ile jakby były jakieś tam sygnały i uwagi jakby po waszej stronie. Więc my też dążymy do tego ideału, bo zawsze uważam, że jest do czego dążyć i zawsze jest co poprawiać. A powiedz mi, Julita, gdybyś miała dać jakąś radę strong siostrom, które być może, nie wiem, nigdy nie były na takim kampie, albo się na przykład obawiają czegoś się obawiają, to co byś im mogła poradzić? Ty wiesz pewnie, że moja przyjaciółka Iza pojechała ze mną na tego kampa, która ona nie była w ogóle przygotowana. Ona nie trenowała nigdy siłowo, ona na kiki zawsze tak. Chodzi i jogę robi. I ją przekonałam, naprawdę, dziewczyny, to jest coś niesamowitego. Po pierwsze spala się kalorie, spala się tkankę tłuszczową, tak? Poprawiamy swoją kondycję, wytrzymałość, motywujemy się wzajemnie. To jest, ja muszę powiedzieć, że jestem z wieloma dziewczynami z kampu w kontakcie. Motywujemy się ciągle dalej. Ola, pozdrawiam, Dominika, Marta, Marii, Kamila, Kama, wszystkie, ja was wszystkie kocham. Co jest bardzo, bardzo fajne, że łączy nas jedna rzecz, pasja do sportu, tak? Ona jest u niektórych mniejsza, u niektórych większa, ale niemniej jednak zdajemy sobie sprawę, że ciało nasze jest naszą świątynią i warto o nie zadbać. I jeżeli zadbamy o ciało, tak jak mówiła twoja Ania, pani psycholog, to zadbamy też również o swoją głowę, tak? Tak. To jest bardzo, bardzo fajne, także polecam serdecznie pojechać, bo wszystkie dziewczyny są kochane, fajne, otwarte. Werka po prostu była, jak ją zobaczyłam, to mówię, o Boże, to ona! Także polecam. To ta Werka z internetu. Siła jest w kobietach niesamowita, no nie ma co ukrywać. U ciebie na kampie, naprawdę jest super, byłam też u innych trenerek, tam były dziewczyny dużo, dużo młodsze. Nie było tego
nie było tego czegoś, co nas połączyło u Ciebie na kampie. No te ciężary jednak chyba łączą nas wszystkie, Tak. no. To nie, znaczy wydaje mi się, że to, no tak, czy można powiedzieć, że ciężary łączą, a z drugiej strony jakby wydaje mi się, że skupiamy wokół siebie akurat te osoby, które no, mają odpowiednie cechy charakteru i takie cechy osobowości, które jakby jednak sięgną po coś nowego, jednak spróbują tego obciążenia i jakby też są może być może świadome bardziej w tym kierunku, tak mi się wydaje. No i właśnie to, co powiedziałaś, jakby ja się cieszę generalnie, że średnia wieku u mnie na kampie, no myślę, że jest taka w moim wieku gdzieś, tak, około 40, bo no bo jednak mi odpowiada ta dojrzałość, a nawet jak te dziewczyny przychodzą jakby młodsze wiekowo, to jednak no mają w sobie pewną gotowość, tak, że jakby to widać jakby na tym kampie, że tam no są wyjątkowe osoby, nie, wyjątkowe i wybrane, nie. I fajne jest to, wiesz, ja zobaczyłam Dominikę, ja jej w ogóle nigdy w życiu nie widziałam, ja mówię, ty jesteś moja partnerka na ten kamp. Ona mówi, a ty jesteś moja. I byłyśmy przez cały kamp, siedziałyśmy obok siebie, stałyśmy obok siebie, ciężar dźwigałyśmy, wspierałyśmy się. To jest coś niesamowitego, że po prostu z tymi dziewczynami taki kontakt się złapało. Tak, ja, Dominika. Przyjęcie, przecież ja tak płakałam, ja nie mogłam w ogóle sobie poradzić z uczuciami. Bo wszystkie były tak serdeczne i miłe, naprawdę. I ta motywacja na sali 70 dziewczyn plus jeden facet, no i Adam. Nie, no aż tyle nie było, aż tyle nie było. Prawie. Mówisz, że sobie nie radzisz z emocjami, a ja właśnie uważam, że sobie radzisz z emocjami, bo jednak te twoje łzy w oczach, tak, to jest właśnie pokazywanie tych emocji w sposób taki naturalny, niewymuszony i właśnie pozwalasz jakby ten przepływ energii puścić, nie? Nie trzymasz tego w sobie, więc to jest absolutnie piękne. I jakby ja od razu w kontakcie z tobą jakby łapię te same emocje i też mi się zdarzyło popłakać. Super. Polecam, naprawdę, Agnieszka, robisz kawał dobrej roboty. Ja nie wiem, jak ty to robisz, że po pracy jeszcze masz na to czas, żeby zorganizować. No, ostatnio mało trochę, ale staramy się, tak. No, mam też osoby, które mi po prostu w tym pomagają, nie? Ściskaj, proszę ode mnie. Tak, Ewa tu chyba nawet była. No ciekawa jestem tej nowej lokalizacji, niedługo też tam z Adamem pojedziemy, żeby też dopilnować pewnych tematów, więc na pewno będziemy zdawać relacje. No dobra, czy chcesz, Kotuś, jeszcze coś dodać? Nie, polecam, trzymam kciuki, masz już pełną listę, czy jeszcze ci nie, brakuje, jeszcze bo będę zostało. Polecać? Jeszcze zostało trochę miejsc, nie we wszystkich możliwości, jakby nie we wszystkich pokojach, tak, bo tam są różne standardy pokojów i tak dalej, ale jeszcze jest, jak najbardziej, zapraszamy. Następnym razem Niemki biorą, tak? Już z Ewą, wiesz, uzgadniałyśmy plan, żeby zrobić subtitles po angielsku i po niemiecku, bo byłyśmy naprawdę ze wszystkich stron Europy chyba, dziewczyny się zjechały. Słuchaj, tak naprawdę nie trzeba po polsku dużo umieć rozumieć, no. Tak, tak. Moja przyjaciółka z Niemiec powiedziała, że jedzie z nami, także no, następnym myślę, roku. Że dużo rzeczy można podglądnąć, wyczuć i ewentualnie dopytać. Zawsze tam po angielsku coś tam ktoś dopowie, tak? No może nie ze sceny dla wszystkich, ale gdzieś tam na boku jak najbardziej, nie? Tak, tak, tak. No także super. Dziękuję. Bardzo się cieszę. Dziękuję, że mogłam wziąć udział. Trzymam kciuki. Dzięki, że poświęciłaś swój czas na urlopie. Baw się dobrze, odpoczywaj. Dziękuję. Dziękuję. Buźka, pa, pa. Buźka, musisz pa. Się chyba tu sama tak odłączyć. Tak. Odłączam się. Tak. Buziaki. Zaraz zobaczymy, czy Marta... Czy Marcie się uda jeszcze raz? Marta, do trzech razy sztuka? Dałam zaproś. O, jest! Cześć, kochanie! To była po prostu akcja w stylu wyłączałam swój telefon, wzięłam syna, mówię, dawaj telefon, włączaj tego Instagrama, bo normalnie zaraz rozwalę ten mój telefon. Nie wiem, o co chodzi, po prostu jakiś, nie wiem, za słaby chyba model na w ogóle, wiesz, na jakieś live, no nie wiem, muszę chyba coś zmienić, ale fajnie, że jesteś. Tak, tak, cześć dziewczyny, cześć Aga. No, hello. Ja wcześniej zrobiłam taką małą zapowiedź twojej osoby, ale jeszcze to powtórzę, bo Marta była na ostatnim kampie i była osobą tam na tym kampie, która najdłużej mnie zna. To prawda.
bo Marta uczęszczała na moje zajęcia fitness, jak ja prowadziłam je jeszcze na BMW-ie, czyli to był BMW, to był trzeci klub fitness, w którym pracowałam. I chyba tam zaczęłam około 2001 roku, tam źle mówię, 2011 chyba. 11. Tak, koło 11, nie? I tam pracowałam chyba 3 lata i ty, no to tam chodziłaś, prawda? Przez te 3 Tak, lata, tak, chyba tak, 4. tak. Ja dokładnie w 2011 zaczęłam i to były, mówię, pierwsze zajęcia w ogóle, na które poszłam, to były twoje zajęcia. Po 10 minutach myślałam w ogóle, że wyzionę ducha. To było w ogóle pierwsze ever fitness zajęcia akurat po drugiej ciąży, po jakiejś takiej dłuższej przerwie. No i pomyślałam sobie, nie, no po prostu masakra, ale stwierdziłam, że dobra, zagryzę zęby i w ogóle nie ma szans, nie odpuszczę. I tak praktycznie na każdych twoich zajęciach byłam, to prawda, no. Tak. A potem trenowałyśmy chyba online, tak? Tak. Robiłaś ze mną online i zdecydowałaś się dopiero na ostatni kamp, nie? Bo pamiętam, że pytałaś się mnie jeszcze prywatnie, czy jakoś wcześniej, tak? Wcześniej coś nie mogłaś chyba, coś tam Wiesz pamiętam. co, tak, wcześniej nie mogłam z racji tego, że no pierwszy kamp to miałam tam sytuację rodzinną, a kolejny kamp to była kwestia tego, że no studiowałam Tak, i tak. oczywiście w tym czasie miałam sesję, więc nie mogłam. Natomiast już na ten kamp stwierdziłam, że niech się dzieje co chce, jadę. Na ten kolejny też się, że tak powiem, mocno zastanawiam, ale też jakieś takie sprawy. Tak, w ogóle, znaczy, jeśli by tylko o mnie chodziło, to w ogóle od razu bym się zapisała. Natomiast jest kwestia też jakichś moich takich biznesowych rzeczy i też no jeszcze po prostu do końca nie wiem, czy mi się to wszystko tak zepnie, ale jedną nogą jestem na drugim kampie. Kolmi, ja ci pomogę podjąć tę decyzję. Okej. Rozwiążemy wszystkie problemy. Nie, to nie ma problemu, to dzwonię. A widziałaś w Tak. ogóle ofertę nowego, patrzyłaś na ten hotel nowy? Na ten hotel na Patrzyłam, Gwiazdę? nie, mega super w ogóle ten hotel. Mam wrażenie, że taki jeszcze dużo fajniejszy niż chyba ten, co byłyśmy No, teraz. tak to wygląda. Zobaczymy, bo jeszcze tam pojedziemy oglądać go na żywo. Natomiast to był jeszcze, zaznaczę, bo nie wszyscy o tym wiedzą, że to był hotel, który był najczęściej polecany przez uczestniczki ostatniego kampu, bo my sobie go nie wzięliśmy z kosmosu też, nie? W ogóle byliśmy zaskoczeni, bo tam w ankiecie było pytanie, żeby właśnie zaproponować jakąś inną lokalizację i ten hotel się pojawiał po prostu najczęściej, nie? Więc w ogóle byliśmy, wow, co to za hotel? Ale okazało się, że kiedyś też na niego patrzyliśmy, tylko coś nam wtedy nie zagrało, już nie pamiętam co. A tym razem się udało, więc jestem mega ciekawa, bo on wygląda naprawdę, naprawdę fajnie, naprawdę fajnie. A czy wiesz, ja powiem ci tak, no ja byłam, znam cię powiedzmy bardzo długo, tak, nie zmieniłaś się w ogóle, naprawdę, to jest też dla mnie taka wartość, bo może, wiesz co, mi chodzi o charakter, tak, że twój, nie wiem, charakter i sposób bycia i to w ogóle jak rozmawiasz z ludźmi, to dla mnie jesteś tą samą osobą co 10 lat temu i to jest dla mnie ogromna wartość, bo mimo sukcesu, który uważam, że osiągnęłaś, no dalej jesteś po prostu tą samą osobą i za to cię bardzo szanuję i cenię i na kamp bardzo chciałam pojechać. Ja powiem tak, ja generalnie siłowo nie ćwiczę. Moje hantelki, z którymi przyjechałam, to były po 2,5 kilo i to był w ogóle wow i wydawało mi się, że to jest mega dużo. Jak zobaczyłam dziewczyny, które mają w ogóle tam po, nie wiem, 50 kilo, to stwierdziłam, że no chyba jednak nie, ale powiem ci to, co dla mnie było fajne. Mimo tego, że nie ćwiczę, to było dla mnie nowe doświadczenie. Ja się w ogóle super czułam z tymi treningami siłowymi. Fajnie, że nie były tylko siłowe, bo ja na przykład bardzo lubię z tobą twoje, w cudzysłowie, hopsa hopsa i generalnie te treningi bardzo często odpalam i z nimi ćwiczę. Natomiast fajne dla mnie było to, że to, co wcześniej dziewczyny powiedziały, że nie było w ogóle, ja nie czułam w ogóle takiej presji, że mimo, że nie ćwiczę siłowo, to tu jakoś muszę w ogóle, wiesz, wykazać i teraz nagle wezmę, wiesz, 50 kilo i generalnie złamię kręgosłup, bo moje ciało w ogóle nie jest do tego przyzwyczajone, ale też sama dla siebie robiłam jakiś tam progres, tak? To, o czym Adam mówił na wykładzie, to dla mnie 5 kilo było progresem, tak? Dla niektórych może to być po prostu codzienność, a dla mnie to był jakiś tam swój progres, tak? I co było też fajne dla mnie, to właśnie, że nikt nie oceniał tego, nikt nie zwracał na mnie uwagi na zasadzie, dobra, ma 5 kilo, tam jest tam ćwiczę, tak? Takie bez w ogóle jakiejkolwiek
wysokie ciśnienia, presja, wiesz, nieraz się pójdzie na jakiś trening, tam się patrzą, w ogóle oceniają na tej siłowni, wiesz, a tu tyle, a ty tyle, a tu w ogóle luz, bluz, nie masz, ja ci pożyczę, chcesz, masz, nie chcesz, nie, okej. I dla mnie to było taką wartością, którą, no, której też jak dziewczyny powiedziały, też się tam obawiałam, że może, nie wiem, tam pojadą same jakieś takie strongmenki i w ogóle będą patrzyły na jakiegoś kurczaka w ogóle tutaj, który nie, w ogóle nie jest w stanie podnieść 10 kilo, co to ma znaczyć w ogóle, co tu robi. Także to było fajne, tak, to było bardzo fajne. I druga rzecz dla mnie taka najistotniejsza, ja jestem bardzo taka, jakby to powiedzieć, ja lubię, nie wiem, ludzi profesjonalnych, tak? I dla mnie to, że ty każde ćwiczenie tłumaczyłaś, pokazywałaś, chodziłaś po tej sali, w ogóle poprawiałaś, no dla mnie to było tak naprawdę ogromną wartością, bo są rzeczy, bo ja sama byłam ciekawa, czy nie wiem, coś robię dobrze, czy źle, też jak chodzę gdzieś tam, nie wiem, na zajęcia, to nikt mi nie mówi, czy ja robię dobrze, czy źle, no i okazuje się, że po 10 latach robię, nie wiem, coś tam źle, tak, więc dla mnie, no takie rzeczy, które, nie wiem, ktoś by powiedział, a tam nieistotne, to było mega, mega dla mnie ważne, bo ten kamp był przede wszystkim mega profesjonalnie przygotowany i to jest dla mnie sztos. Dzień. Dziękujemy. Ja pamiętam cię, Kotuś, że stałaś blisko i dopytywałaś, to było super, nie? Że sama się tam zgłaszałaś i dopytywałaś. Więc no ja się cieszę, nie? Że mogłam coś tam delikatnie ci poprawić, aczkolwiek twoja technika była naprawdę całkiem okej, Marta. No to tyle tylko, że ty po prostu nie dźwigasz dużych ciężarów. No zresztą jak kiedyś chodziłaś do mnie na zajęcia, no to robiłyśmy głównie hopsa, hopsa i stepy. Pamiętasz, jak się skakało na stepach? Tak. No tak, ale Aga, widzisz, ja tą technikę też mam, dlatego że z tobą ćwiczę, tak, online. I ty na online też to wszystko tłumaczysz, tak? Ja obserwuję, wiesz, tam przeglądam sobie, z racji tego, że no gdzieś tam jestem zajarana tym fitnessem, oglądałam sobie różnych tam tych ludzi, którzy tam, wiesz, w necie coś tam pokazują. I uwierz mi, jesteś naprawdę jedną z setek, które tłumaczą, która tłumaczy w ogóle tą technikę, tak? I dlatego, nie wiem, ja nawet na online będąc, ja powiedzmy jestem w stanie wykonać to dobrze i później przyjadę na kamp i powiedzmy, że też jestem w stanie wykonać dobrze, ale dlatego, że ćwiczę z tobą, tak? W momencie, kiedy bym nie ćwiczyła, to jestem to naprawdę dam sobie rękę uciąć, że moja technika by była w ogóle dużo, dużo, dużo gorsza, tak? Więc to jest ten in plus, że te twoje programy, które masz na stronie, tak, te online wszystkie, w nich też przede wszystkim tłumaczysz technikę i dla mnie, ja uważam, że to jest coś, co zdecydowanie wyróżnia cię wśród tych wszystkich tam osób, które się zajmują właśnie czy fitnessem, czy w ogóle no, treningami siłowymi. No, dziękuję ci bardzo, że na to zwróciłaś uwagę. Znaczy, jak ja zaczynałam online, no to dla mnie to było naturalne, no bo ja to prowadziłam tak, jak normalnie na sali fitness mówiłam, tak? Co ciągle w kółko, i więc dla mnie to było naturalne. Natomiast problem się pojawia wtedy, kiedy ktoś się zabiera za online, nie robiąc, nie mając żadnego backgroundu, tak? Nie prowadząc wcześniej tych treningów na sali, nie widząc, jakie ktoś błędy może popełnić, nie poprawiając. No to takie ćwiczenia bez, wiesz, po to, żeby ćwiczyć, a niestety ludzie słabo generalnie ćwiczą, jak ich tego nie nauczysz robić, no bo. Dużo jest takich mankamentów, gdzie dużo jest możliwości błędów, tak, do popełnienia. Więc no ja się cieszę, jak mogę trochę poprawić, nie? Teraz na tym kampie będziemy mieć trochę mniej ludzi, mniej miejsc mamy w tym hotelu, będzie też inne jedzenie, a powiedz mi jeszcze, moja droga, czy coś byś zmieniła, biorąc pod uwagę ostatni kamp? Śmiało możesz mówić, szczerze, ja jestem otwarta tutaj, zresztą ankieta była, tak? Ale na przykład gdybyś teraz miała przyjechać na drugą edycję, co byś takiego chciała więcej na przykład, albo inaczej? Wiesz co, nawet ja w tej ankiecie chyba tam wyraziłam, z racji tego, że ja byłam pierwszy raz, to nie mam takiego porównania jak na przykład dziewczyny, które wiesz, już tam powiedzmy kolejny raz były i one jakoś tam mogą, nie wiem, się odnieść do tego, co było, a do tego, co jest. W kwestii jedzenia, no to ja myślę, że jeśli chodzi o jedzenie, to ja osobiście nie lubię zawijanych mięs, to jest moje takie, bo tam na pewno jest cebula i z racji tego, więc jakoś tam w tym kwestii jedzenia, no to jedynie, żeby nie było, nie wiem, zawijanych mięs, ale cała reszta dla mnie było w ogóle smaczne to jedzenie, śniadanie było naprawdę na wypasie, te obiady też były bardzo dobre, desery ja niespecjalnie
specjalnie przepadam za słodyczami, więc mogą być, a może ich nie być wcale dla mnie. Więc jeśli chodzi o kwestie takie powiedzmy wyżywienia, to uważam, że było naprawdę dobrze to wszystko zbilansowane i to, co dziewczyny powiedziały wcześniej, ja powiem od siebie, ja w życiu nie zjadłam takich ilości jedzenia. To było, ja myślałam, że po prostu że to jest niemożliwe, że jestem w stanie tyle zjeść. Okazuje się, że jestem, tak? Więc też przekraczałam w ogóle własne jakieś ograniczenia i tak naprawdę to było dla mnie szokujące, jeśli chodzi o kwestię oczywiście tego jedzenia, więc tu, no to mówię, to jest kwestia, wiadomo, że to jest indywidualna kwestia. Jeśli chodzi o czas wolny, ja uważam, że było to wszystko fajnie zrobione. Jeśli chodzi o kwestię treningów, no dla mnie oczywiście 7 rano to jest zabójstwo na trening, ale stwierdziłam, że nie odpuszczę i generalnie będę później cierpiała cały dzień, ale dam radę, więc ale to też jest, mówię, taka dla mnie kwestia indywidualna. Więc jeśli o mnie chodzi, mi się tam naprawdę podobało wszystko. Ja spędziłam fantastyczny czas. W ogóle, tak jak dziewczyny powiedziały, poznałam naprawdę super, fantastyczne kobiety, dziewczyny. Przerobiłyśmy tyle tematów, rozmów i to dla mnie było tak naprawdę tą największą wartością. Wszystko inne jest tak naprawdę wtórne i względne, tak? Ale dla mnie najważniejsi są ludzie, tak? Tak się zawsze mówi, ja mam takie podejście, że liczą się ludzie, których spotkam na swojej drodze. I ja powiem szczerze, pierwszy raz, naprawdę uwierzcie mi, pierwszy raz miałam do czynienia z tyloma kobietami na 1 km2, czy metrze nawet, które w ogóle się dogadują, które w ogóle się tak wspierają, które w ogóle no, potrafią tak być i być razem. I dla mnie to było takie nowe, fajne. Ja wróciłam w ogóle do domu i też się popłakałam, co mi się nie zdarza w ogóle płakać, ale byłam mega wzruszona po prostu tak tą relacją, taką, że kurde, kobiety jednak mogą mieć taką fajną relację. I to było dla mnie takie też... tak naprawdę najważniejsze chyba w tym wszystkim. Wiesz, tam wszystko inne, jacuzzi było fajne, nie wiem, do sauny też raz chyba weszłam, nie miałam czasu w ogóle nawet na takie aktywności, ale to, że mogłam, wiesz, te rozmowy z tymi dziewczynami, ten spędzony czas, to ja wróciłam po prostu jak nowonarodzona, naprawdę. I w związku z tym, jak gdyby to wszystko inne, to było dla mnie tylko dodatek, tak? Ważne, że były te osoby, ważne, że były te treningi, ważne, że był ten profesjonalizm, a wszystko dookoła to jest... No i klima w pokoju, to jedynie by się przydało. No, jakby ja też robię te kampy, jakby główny powód, dla których robię te kampy, to jest właśnie ta wspólnota, jakby, tak? To, że się jesteśmy w stanie zobaczyć na żywo, poczuć tę energię, porozmawiać, poznać się. I ja powiem ci szczerze, że byłam już na pierwszym kampie, ja byłam tym ogromnie w ogóle zaskoczona, no nie? Czy pierwszy to był dla mnie duży stres, drugi był przełomowy na pewno, ten kamp, faktycznie. I też to, co mówisz, zresztą mówisz bardzo mądrze i dojrzale i fajnie się ciebie słucha, ale właśnie ja też jakby dopiero od pewnego wieku jakby zrozumiałam i zaczęłam doceniać obecność kobiet w moim życiu. I ten kamp jakby też jest takim doświadczeniem, gdzie faktycznie jakby te wszystkie mity na temat pracy z kobietami i w ogóle emocjonalności kobiet i tak dalej, można odłożyć spokojnie na bok, nie? Tak. Bo tam jakby wszyscy gramy do jednej bramki, jakby wszyscy się rozumiemy i wspieramy, a ty to już w ogóle z racji swojego zawodu i swoich kompetencji, to tam po prostu terapię prowadziłaś dziewczyną. Nie ma problemu. Tak, ale wiesz, ale właśnie dla mnie to było takie fajne, że każda z nas była w ogóle z innej parafii, w ogóle tak totalnie różna, w ogóle z takimi ciekawymi zawodami, nie wiem, pasjami, to w ogóle, wiesz, a jednocześnie mając tą wspólną pasję, tak, czyli powiedzmy ten, no nie wiem, ja to nazywam nie tyle, nie wiem, trening siłowy, co ruch po prostu, tak, nie wiem, bycie w ruchu i dbanie o siebie, to po prostu jakoś tak powodowało, że mimo bycia totalnie różnym, my w ogóle łapałyśmy od tak kontakt. Po prostu siadałaś obok kogoś
i po prostu wiesz, i płyniesz, i rozmawiasz, i z tym. W ogóle tak naprawdę to ja miałam takie poczucie, że ja mam za mało czasu na tę rozmowę, że ja tak generalnie wiesz, o Jezu, tutaj znowu trzeba lecieć na jakiś trening, o Boże, tutaj znowu jest jedzenie jakieś, tak wiesz. Ja w ogóle nawet nie wiem, czy miałam pół godziny, żeby poleżeć i tak wiesz, po prostu poleżeć. Ja, albo to nie wiem, to jakaś moja przypadłość musi być też, albo jakaś choroba zawodowa, ale generalnie takie po prostu bycie mnie to tak ładowało, że w ogóle nie potrafiłam z tego zrezygnować, a jeszcze całe szczęście choroba mnie ominęła, także mogłam po prostu w pełni te 5 dni wykorzystać tak jak w sumie wiesz, tak jak chciałam. Także to było super. Ciebie ta obecność chyba namadowała, nie miałaś takiego chyba momentu, że czułaś się jakby przesycona tą obecnością i tak dalej, nie? Nie, w ogóle. Ja generalnie uwielbiam ludzi i no, mogę, że tak powiem, obcować z ludźmi cały czas, więc dla mnie to było takie no, mega naładowanie. I tak jak mówię, no, Julka, Kamila, bo z nimi gdzieś tak blisko, Ania, w ogóle jakoś tak, wiesz, takie znajomości jak dla mnie się zawiązały, z którymi no, myślę, że one będą sobie gdzieś tam się rozwijały i cały czas trwały, więc no naprawdę to jest takie, wiesz, niesamowite, że bo ja mam też takie poczucie, że mało jest miejsc i możliwości na poznanie fajnych ludzi. Fajnych, ciekawych, z którymi właśnie, nie wiem, coś cię łączy, chociażby, nie wiem, że właśnie lubicie sport i ruch. I to jest takie, stworzyłaś takie miejsce, gdzie no, jest ta możliwość właśnie, tak? I to jak gdyby dla mnie no, było takie odkrywcze, ale takie najbardziej właśnie też inspirujące, że właśnie, kurde, w takich miejscach właśnie szukać tej kobiecej siły, ale też właśnie tej wspólnoty takiej, tak, że to jest właśnie to. Bo ja sobie tak, ja jestem specyficzną osobą i zawsze sobie tak myślałam, że te wszystkie takie Nie kobiety... jesteś specyficzną osobą, jesteś wyjątkową osobą, ale specyficzną tak. To nie jest to słowo. No okej, okay, ale zawsze sobie tak myślałam, że to jest jakieś, nie wiem, że nie, to nie dla mnie w ogóle, tak, że nie. I tak pierwszy raz poczułam, że kurde, ja jestem tu, gdzie powinnam być, z tymi osobami, z którymi chcę być, tak? I to było takie fajne, więc jeśli chodzi, nie wiem, o camp, to ja naprawdę polecam każdemu i to nie jest kwestia, że musi właśnie, nie wiadomo, wiesz, tak jak ty mówisz, nie wiadomo jaką formę, nie wiadomo jakie dźwigać ciężary, naprawdę to jest kwestia, jeśli ktoś chce, nie wiem, doświadczyć takich fajnych relacji, fajnych emocji, bycia po prostu w grupie i może robić tak naprawdę co chce, bo może pójść na te treningi, ale nie musi, to jest też tak, że wiesz, tam była pełna dowolność, tak? To ja absolutnie uważam, że to jest fantastyczne miejsce, żeby no, takie osoby poznać. No, w sumie masz rację, bo powiem ci szczerze, faktycznie w ciągu roku nie mam drugiej takiej okazji chyba, żeby poznać tyle nowych osób w jednym miejscu i mieć możliwość ich dobrze poznać, tak? No bo nie mówię, że tam pojedziesz sobie na jakieś tam warsztaty jednodniowe czy konferencje, ale tutaj faktycznie tych kontaktów takich głębokich i wartościowych, nie? Tak. Można nabrać. Że jak się wspólnie przeżywa coś na kampie, coś mocnego, czyli te emocje gdzieś są jakieś takie skrajne, czyli jesteśmy mega w euforii, albo jesteśmy wszystkie mega zmęczone, albo jesteśmy wszystkie mega czymś podekscytowane, to po prostu to się pamięta później. Tak. Nie? I te relacje później po prostu są głębokie. Ja to widzę po wszystkich uczestniczkach, nie? Od pierwszej edycji, że one się po prostu kumplują do dziś, nie? Jeżdżą na wakacje razem, gdzieś się zapraszają, to jest naprawdę mega czat i tutaj chciałam ci przypomnieć, że miałyśmy się spotkać, tak? Nie, oczywiście, jak tylko wrócę z urlopu, bo na razie jestem właśnie, wiesz, na urlopie, dlatego mam warunki, jakie Wiem. Mam i w ogóle myślałam, że ten mój telefon głupieje z powodu, wiecie, tego urlopu, no ale generalnie chyba jednak to jest kwestia mojego głupiego telefonu. Natomiast stwierdziłam, że wiesz, jak to ja nie odpuszczę, dopóki tutaj, wiesz, się nie połączę, no, więc no. Jak najbardziej oczywiście wracam, kiedy w środę wracam już, więc... Call me crazy. Tak. Także tak, wiesz, także nie, no mówię ci, nawet się wiesz,
tak jak mówię, gdyby nie kwestia gdzieś tam moje, to bym się nawet minuty nie zastanawiała, tylko chciałabym się znowu z tymi dziewczynami zobaczyć, właśnie, wiesz, pobyć, pogadać, pośmiać się, bo naprawdę tematy przerabiałyśmy różne, od mega jakichś poważnych do w ogóle totalnie błahych. I naprawdę i to było takie fajne. Pozdrawiam Izę, moją współlokatorkę oczywiście. Również pozdrawiam. Tak. Słuchaj, no przegadamy ten temat, Marta. Ja ci pomogę ci podjąć tę decyzję. Jak nie ja, to może Adam do ciebie zadzwoni na przykład. A jak nie do ciebie, to może do twojego męża. Coś wymyślimy generalnie. Okej, okay, dobrze, dobrze, dobrze. Także tak, także właśnie i też oczywiście Adamowi mówię, też się należy wielkie brawa, się należą, bo też w ogóle fajnie, że tam był, że nie wiem, też nam tą technikę pokazywał, że no nie wiem, ale też miałam wrażenie, że nie jest taki nachalny w tym wszystkim, że jednak gdzieś tam zostawia tobie tą przestrzeń i to ty jesteś królową, a on tutaj tylko gdzieś tam z boczku czasem z doskoku. Także to też takie fajne i też no, fajnie widać tą energię między wami, jak się uzupełniacie w tym wszystkim. Także fajnie się na to patrzyło i to, co dla mnie jeszcze też było ważne, to, że to było takie dla mnie osobiste. Czyli to nie było tak, że zrobiłaś właśnie jakiś taki spęd na 1000 osób i generalnie, no, żebyś mogła zamienić jedno słowo z osobą, to nie wiem, czy by ci starczyło miesiąca, tylko to było takie, wiesz, też w miarę kameralne i była ta przestrzeń właśnie na to, żeby z tobą pogadać, żeby z Adamem pogadać, żeby mieć i z tymi w ogóle dziewczynami, tak właśnie się poznać, bo jakby ich było jakieś bardzo, bardzo dużo, no to wiadomo, że gdzieś tam to wszystko ta taka... unikatowość moim zdaniem się gubi, tak? Więc to jest też dla mnie takie fajne, że to nie są z kolei takie spędowe wyjazdy, tak? Więc no, tak. Tak, teraz będzie mniej osób i chyba zostaniemy przy jednak troszeczkę mniejszej ilości osób, żeby to było jeszcze bardziej kameralne. Więc no, staramy się, żeby to po prostu było fajne. Super się ciebie słucha, Marta. Po prostu jesteś chodzącą moją reklamą, a nie, nie, nie. Już wystarczy raz pojechać i człowiek po prostu, wiesz, no musisz tego spróbować, doświadczyć no. I już później nie możesz jak ty, wiesz, się wycofać, nie? Także, no. Znaczy wiesz, ja jestem, uwierz mi, ja jestem mega wymagająca, zresztą trochę mnie znasz i byle czego i byle kogo absolutnie bym nie polecała i nie w ogóle tutaj nie zachwalała, więc dla mnie, ja to mówię zupełnie szczerze, zupełnie naprawdę to czuję i zupełnie faktycznie tak myślę, także to jest no, zupełnie moje, szczere i coś, czego faktycznie doświadczyłam. Nie? Wiem, że szczere, znam cię trochę. No. Tak, tak. Dziękuję ci, że poświęciłaś swój czas na urlopie, żeby się z nami połączyć, strong siostro. Nie, no ja mówię, kurde, tak bym się chciała z wami zobaczyć, w ogóle naprawdę przeżyć to, wiesz, za rok to na pewno jadę, w sensie na ten majowy, czy tam czerwcowy, jak będzie. No a na ten, no to mówię, tak, ale to cię... Dobrze, 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 czekam na kola. No. No dobra, Kotuniu, to dziękuję ci pięknie. Dziękuję, dziewczyny. Fajnie było was zobaczyć, Julka, Maria, w ogóle fajnie. A może było ktoś ma, słuchaj, może ktoś ma jakieś pytania odnośnie kampu, jakby przyszłej edycji czy tej, że do tej pory się pytanie tutaj nie pojawiło, to pytajcie śmiało. Ja jeszcze chwilkę zostanę, coś jeszcze dopowiem odnośnie nowej edycji, a tobie, Marta, dziękuję, jesteśmy w kontakcie. Dziękuję, jak się teraz mam wyłączyć? Nie wiem, chyba gdzieś tam jest odłącz albo coś. I social media w ogóle, wiesz, niczego nie ogarniam. To no, właśnie przekazywać. Nie wyłączę całkiem, może się skończy po prostu. Czekaj. Mary się pyta, czy chcesz być z nią w pokoju. Chętnie. Daj, opuść. Słuchajcie, no nie, no musicie przyznać, że strong siostry są absolutnie wyjątkowe. Żadnej nie zmuszałam do tego, żeby to była, chciałabym zaznaczyć. Wszystkie zrobiły to z własnej nieprzymuszonej woli. Za co jestem im bardzo, bardzo wdzięczna. Fajnie było je w ogóle zobaczyć. Szkoda, że tylko 3, ale reszta może się trochę, nie wiem, może się trochę boi pokazać. Słuchajcie, od dzisiaj kamp, nowa edycja, czyli jeszcze edycja
jesienna jest w sprzedaży dla wszystkich, czyli nie tylko dla tych, którzy się wcześniej gdzieś zapisali na listę, ale dla wszystkich. Zostały miejsca, zostały jakieś tam rodzaje jakby tych miejsc, czyli jakoś pokoje chyba luks zostały. Więc zapraszamy. Gdyby się pojawiły jakieś pytania, to śmiało pytajcie, czy tutaj na Instagramie, czy poprzez maila. Postaram się rozwiać wszystkie wątpliwości. No i tak jak mówiłam wcześniej, tym razem robimy ten camp w zupełnie nowej lokalizacji, w takiej środkowo-zachodniej części Polski, w bardzo dobrym hotelu, przynajmniej z opowieści i poleceń osób, które tam były, oraz oczywiście ze stron internetowych. Oczywiście my też pojedziemy z Adamem tam wcześniej, tak zresztą jak wcześniej pojechałam do Talarii i zrobimy mały rekonesans. Szczegóły są praktycznie już, słuchajcie, dograne, jeżeli chodzi o scenę, ilość osób, sale konferencyjne, jedzenie. Oczywiście jeszcze tak dokładnie posiłków nie znamy, bo to jeszcze się będzie układać. Natomiast wiemy, że będzie to gotowane pod naszą prośbę, jakby, żeby utrzymać się odpowiednie makro posiłków i tak dalej. Więc no, będzie to znowu nowa przygoda z nowymi uczestnikami, aczkolwiek parę osób będzie takich, które już było, czy to na drugiej, czy na pierwszej edycji w tym roku, czy z poprzednich lat. Więc bardzo się cieszę, że je zobaczę, ale też się cieszę, że będą zupełnie nowe osoby. No właśnie, i Mary na przykład będzie tą osobą, z którą się zobaczę drugi raz w tym roku. Bardzo się z tego powodu cieszę. Bardzo, bardzo, bardzo. Bo my jesteśmy z tej samej grupy krwi, ja już to mówiłam. No dobra, słuchajcie, bardzo Wam dziękuję za poświęcony czas. Ada już też tu pienuszką. Francja, Paryż, witamy serdecznie. Beatka, pięknie, ja również, tak. No. I do zobaczenia gdzieś w internetach i na żywo również. Dziękuję. Miłego wieczoru Wam życzę. Kiss, kiss. Bye.